Jak pamiętamy, Jezus w Ewangelii Łukaszowej prowadzi intensywną działalność apostolską, wychodzi poza granicę Kafarnaum, teraz znów w te rejony powraca. Powraca nad jezioro, ponieważ Łukasz chce nam opowiedzieć o tym, jak został powołany święty Piotr. Pewnego dnia, gdy tłum cisnął się do niego, aby słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Jego bowiem i jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Jest to troszeczkę inna wersja, aniżeli w innych Ewangeliach. Próbujmy więc przyjrzeć się, w jaki sposób Jezus zaprasza Piotra, aby stał się jego uczniem. A ta wersja o tyle jest mi bliższa. Nie mam wrażenia, jakby ktoś widział Jezusa po raz pierwszy i właśnie tak na dzień dobry, w ogóle pierwsze słowa, nawet bez dzień dobry, no to pójdź za mną. Tylko no widzimy, że tu się coś dzieje, już się coś się działo, ale jest zaproszenie, chodź dalej. To teraz zobaczysz, otwierają ci się nowe horyzonty. Zobaczysz, że będzie się działo coś, co ci się nie mieściło w głowie. Ale najpierw coś się wydarzy w tym miejscu, w którym Szymon Piotr pracował. Znał to miejsce doskonale i znał swój fach. Spotykamy więc Jezusa nad samym Jeziorem Galilejskim, bardzo pięknym miejscu. Jezioro jest położone bardzo malowniczo, w takim zagłębieniu, poniżej poziomu morza, otoczone jest pagórkami. Jest to największy słodkowodny zbiornik położony poniżej poziomu morza na świecie i największe jezioro oczywiście też w Ziemi Świętej. I łowiono tam ryby. I z tego żyli mieszkańcy pobliskich osad położonych nad Jeziorem Galilejskim. Jezus tam przybywa i naucza, głosi słowo. Już wiemy o tym z wcześniejszych fragmentów, że słowo Jezusa jest pełne mocy, że słowo Jezusa dotyka serca, oddziałuje, gromadzą się ludzie. Więc Jezus, żeby być lepiej słyszalnym, wykorzystuje tę potrzebę i prosi Piotra o udostępnienie mu łodzi. Pragnie z łodzi Piotra nauczać ludzi, tak żeby ten jego głos docierał do jak największej ilości osób. I to jest taki ciekawy pretekst, żeby znaleźć się na terytorium Piotra, gdzieś w jego życiu, bo łódź jest bardzo konkretnie związana z życiem rybaka. No to jest ta jego przestrzeń życiowa, w której on spędza bardzo dużo czasu i Jezus chce tam być razem z nim obecny. To, tak można by nie powiedzieć, że najpierw współpracuje z Jezusem łódź, a później sam Piotr, czy najpierw jest takie powołanie łodzi, czyli takiej przestrzeni działania i pracy Szymona Piotra, później to on sam będzie zaproszony, już ta łódź będzie mniej istotna. Tym bardziej, że ta łódź teraz nie spełnia swojej funkcji, ponieważ czas połowu się już zakończył. Połowy odbywano w nocy. Wtedy można było złowić dużą ilość ryb. Tych ryb było mnóstwo, ponad 40 gatunków ryb w Jeziorze Galilejskim sobie żyło i te połowy były naprawdę bardzo obfite. Ale tutaj mamy do czynienia z sytuacją bezowocnej nocy,
bo sieci są puste i teraz w ciągu dnia rybacy już je tylko płuczą, czyszczą, a więc praca jest zakończona. Więc łódź przez chwilę może posłużyć jako ambona, z której słowo Jezusa dociera do słuchaczy. No ale nauczanie jest nauczaniem, nauczanie się kończy i idziemy dalej. I dzieje się coś, co no w zasadzie jest najistotniejsze chyba w tym właśnie fragmencie, zrobi ogromne wrażenie na Piotrze, na innych pewnie, którzy to widzą. Jezus naucza tłumy w ogólności i nie wiemy, jakie słowa tam wybrzmiały, o czym Jezus mówił, czy to były przypowieści, czy to była jakaś zachęta, ale pojawia się nauczanie skierowane bezpośrednio do Szymona Piotra, gdzie Jezus zaprasza go do ponownego połowu do łowienia ryb. I dla Piotra jest to rzeczywistość szokująca, bo Jezus zaprasza go do czegoś, czego się nie robiło. Piotr doskonale wiedział, jak należy łowić ryby, kiedy należy łowić ryby, znał doskonale jezioro, a Jezus zaprasza go do pójścia w zupełnie inną stronę, do wyjścia poza pewien standard i do zrobienia czegoś, czego się nie robi. Wypłyń teraz i teraz zarzuć sieci na połów. I do tego trzeba ileś zaufania wobec Jezusa, bo jeśli Szymon Piotr zostałby na poziomie logiki, to wiedziałby, że to jest głupia propozycja. Natomiast wiele z tego, co jest propozycjami Pana Boga, na tyle przekracza nasz normalny sposób funkcjonowania i poznania świata i siebie, że trzeba zaryzykować i zrobić coś, co no, wydawałoby się nierozsądne, wydawałoby się stratą czasu, stratą energii, no, czymś, co jest z góry skazane na niepowodzenie. Tym bardziej, że Piotr doskonale wiedział, że Jezus rybakiem po prostu nie był, że nie wychował się nad jeziorem, że to jego doświadczenie pracy zawodowej, ludzkiej pracy zawodowej ma nieco inny charakter, więc miałby też podstawy, żeby nie zgodzić się na propozycję Jezusa. Ale jest tutaj bardzo ważny szczegół w całym tym opowiadaniu. Piotr już zna słowo Jezusa. On już słyszał Jezusa, co więcej, doświadczył, że jest to słowo z mocą. Przecież zupełnie niedawno jego teściowa została uzdrowiona dzięki mocy tego słowa. Piotr widział też już liczne uzdrowienia w Kafarnaum i teraz cały czas dostrzega i widzi, jak bardzo to słowo Jezusa przyciąga słuchaczy, przyciąga ludzi. Jest więc w nim ogromny autorytet, ogromna moc. To jest też takie bardzo ciekawe, że Jezus właśnie nie zaprasza Piotra do takiego skoku w ciemno przy pierwszym spotkaniu, tylko jest to już konsekwencja jakiejś wcześniejszej drogi, jakichś momentów spędzonych razem, że Piotr już ma to pewne doświadczenie mocy Jezusa w swoim życiu. I to nam pokazuje, że to, czego my doświadczamy dziś, teraz, tego, że odkrycie swojej drogi, swojego powołania nie dzieje się w ciągu minuty, ale jest pewnym procesem, okazuje się, że to nie jest nic innego jak to, czego doświadczali apostołowie, czego doświadczali uczniowie. To też było procesem wchodzenia coraz głębiej w przestrzeń zaufania Jezusowi. Mniej ufam swojemu rozumowi, mniej ufam swojemu doświadczeniu, wszystkiemu temu, co znam, ufam temu słowu. To jest ten głos, za którym idę, bo to jest pasterz, któremu zaufałem. No i wtedy on może zaproponować. I Piotr, Szymon Piotr słucha tego słowa, wchodzi w postawę posłuszeństwa, tak jakby pozwala się temu słowu uprzedzić, zaprosić do czegoś nowego, do nowego doświadczenia, które zupełnie wykracza poza jego dotychczasowe doświadczenie. Wypływa na głębie, zarzuca sieci i połów jest ekstremalnie obfity. Co jest ogromnym zaskoczeniem dla całej ekipy rybackiej. Sieci są wypełnione, nie można ich wyciągnąć, trzeba prosić o pomoc. To nam też pokazuje taką niesamowitą hojność Boga, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom człowieka i jeszcze w nieskończony sposób je przekracza. Daje zawsze więcej, ale daje na miarę naszego zaufania. To zresztą będą bardzo podobne, powiedziałbym, sceny, przynajmniej w takim moim rozumieniu, czy to będą te ryby, czy to będzie jakieś tam rozmnożenie chleba i ryb, tam jest takim rzeczywiście nadmiarem. Jak myślę o Bogu, to myślę właśnie o Bogu, który jest hojny. Tak? On tak się, tak nie zrobi takiego tak trochę.
No to jest Bóg, więc on ma rozmach, ma rzeczywiście taki sposób działania, a pewnie jeszcze byłoby to mniej widoczne, choćby w przypadku tego właśnie połowu, gdyby była to sytuacja, kiedy to byłby odpowiedni czas na połów, kiedy... Ale teraz właśnie tak po ludzku wiadomo, że nie powinno tego być i tym bardziej imponujące jest to, że to się dzieje, by bardzo wyraźnie widać, no to nie jest ludzka sprawa, to jest Boża sprawa, dzieje się cud, to jest coś, co przekracza moje myślenie i na to do tego wracam, no bo tutaj to jest tak istotne, wydaje mi się, w tym fragmencie. Doświadczamy czegoś, co zmusza nas do zostawienia znanego i pójścia w nieznane, nowe, gdzie Jezus pokazuje, naprawdę dla mnie nie ma nic niemożliwego. Wszystko, co ci się wydawało pewne, jasne i poukładane, nagle ci to burzę. Zobaczysz nowe. Piotr faktycznie tak to rozumie. On widzi, że stało się coś niezwykłego, coś, co wykracza poza ludzkie możliwości, ludzką logikę, że po prostu tutaj musiał zadziałać Bóg i to rodzi w nim postawę ogromnej pokory. Widzi swoją niegodność. No, jak to jest możliwe, żeby Bóg tak wyraźnie wkraczał w moje życie? Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Ja nie zasługuję na taką Bożą interwencję. Jestem po prostu kimś absolutnie zwyczajnym. I to jest też takie piękne, że Jezus nie przychodzi do ludzi gotowych, w pełni dojrzałych, idealnych, żeby ich zaprosić do jakiegoś wspólnego dzieła, ale przychodzi do człowieka właśnie w tej jego codzienności, w tej sytuacji właśnie również jakiegoś braku, jakiejś porażki, bo Piotr tutaj jako rybak przeżywa porażkę bezowocnej nocy i zaprasza go do jakiegoś wspólnego działania, które wykroczy poza jakiś standard, jakiś też schemat. I na te słowa Piotra Jezus zaprasza go w sposób już taki bardzo konkretny do stania się rybakiem ludzi. I to też jest takim bardzo ciekawym określeniem. Piotr, który do tej pory łowił ryby, miał doświadczenie tego działania, teraz będzie łowił ludzi. Łowi się ryby, żeby je gdzieś wydobyć z ich środowiska życiowego i no, niestety jest to dla ryb doświadczeniem śmiertelnym. Natomiast z łowieniem ludzi jest zupełnie odwrotnie, ponieważ Piotr będzie łowił ludzi właśnie zupełnie z przeciwnym skutkiem po to, żeby ich ocalić, żeby jakby wydobyć ich z odmętów zagłady, duchowej śmierci, grzechu, tego wszystkiego, co duchowo człowiekowi zagraża i aby mogli oni wejść właśnie w doświadczenie spotkania z tym, który jest życiem, Zbawicielem, z samym Jezusem. Jeszcze chciałbym jedną rzecz podkreślić, bo ona jest z cyklu tych takich praktycznych w naszym życiu, bo mówi się o tym, że w powołaniu, czy w odkrywaniu swojej drogi, swojego powołania, takiego szeroko pojętego naszego powołania życiowego, Pan Bóg nam coś daje, ale musimy współpracować. I ja sobie lubię tak z Ewangeliami czasami tak zapytać, a co gdyby czegoś nie było albo było inaczej? Co by się stało, gdyby Szymon Piotr powiedział, Panie Jezu, nie będziemy łowili w ciągu dnia, poczekajmy do nocy, bo przecież Ty się nie znasz. Ty się znasz na stołeczkach i innych takich, tak? Ty jesteś cieślą, ja jestem rybakiem. I tak uznajmy swoje kompetencje. I co by było? Nie? Bo może nigdy nie byłoby cudu, może nie byłoby Szymona Piotra jako apostoła. On musiał spróbować i on jakoś tam zaryzykował. I to rozumiem jako taką współpracę. Dobrze, to Jezus czyni cud, ale tam rzeczywiście no, trzeba było zaryzykować troszkę więcej. Najpierw to, że ewentualnie wypłyniemy i stracimy kilka godzin tego połowu. Później za chwilę no, może stracę całe swoje życie, idąc za Tobą, Panie Jezu. Chciałbym, żebyśmy się skupili na tym. Rybak, który zajmował się rybami, zajmuje się za chwilę ludźmi. Jezus wykorzystuje nasze dary, talenty, nasze umiejętności, oczywiste i nieoczywiste. Ale na tej modlitwie, może po raz któryś, chciałbym, żebyście spróbowali zmierzyć się z prostym niby tematem, ale ważnym dla nas i wartym odnawiania. Gdzie czuję się kompetentny? Gdzie czuję, że jestem dobry? Gdzie czuję, że Pan Bóg dał mi coś, czym mogę posłużyć innym? I jak On może to wykorzystać w dobry, Boży sposób? I to nie zawsze będą takie dary, talenty, umiejętności, które pierwsze przychodzą do głowy. Wiem, że wielu osobom to się tak kojarzy, że ja potrafię tam coś tam, nie wiem, malować, lepić, śpiewać. Jest wiele, wiele różnych innych naszych darów i talentów. Ktoś potrafi
zachować spokój w trudnych sytuacjach. Ktoś potrafi logicznie pomyśleć, ktoś jest dobrym słuchaczem i tym może drugiemu posłużyć. Ktoś jest w stanie wziąć sprawę w swoje ręce i być liderem, kiedy nikt inny nie będzie w stanie się na to zdecydować. Jest wiele z tego, co może być naszą mocną stroną. Pan Bóg działa tak, że wykorzystuje to, co jest naszymi umiejętnościami, wykorzystuje to, co w nas jest, po to, żebyśmy mogli służyć drugiemu człowiekowi we współpracy z Panem Bogiem. Popatrz na to i popatrz na to, jak możesz to wykorzystywać jeszcze lepiej, jeszcze bardziej. Szymon Piotr staje się rybakiem ludzi, my się stańmy takimi, nie wiem, programistami dla Jezusa, kucharzami dla Jezusa, cokolwiek by nie było naszą mocną stroną, jak to może posłużyć dobremu. Zobaczmy, że w tym połowie Piotr odniósł spektakularny sukces, bo łodzie się napełniły, czyli bardzo dobry interes, czyli bardzo dobry zarobek, ale to wszystko staje się zupełnie nieistotne w doświadczeniu spotkania z Jezusem, który zaprasza, który wzywa. I tak po ludzku logicznie myślący Piotr zaczyna odkrywać zupełnie nową logikę i pozostawia ten wspaniały połów, te pełne sieci, czyli ten wspaniały zarobek, który już tutaj widać, żeby wybrać tego, który to uczynił, żeby wybrać dawcę. Pozwólmy się też zaprosić właśnie do takiej logiki odkrywania działania Jezusa w naszym życiu i że to działanie przekracza bardzo często wszystko to, co my możemy po ludzku zdobyć, zrozumieć, odkryć czy wypracować naszymi siłami. Jest to pójście za osobą, za kimś, kto Szymona Piotra zafascynował i oby nas też fascynował. On w tym momencie idzie w ciemno za Jezusem. Już w tym momencie nie musi wiedzieć wszystkiego, co się wydarzy, ale on idzie za Jezusem. Skoro się dzieją takie rzeczy, to on wie, że Jemu może zaufać. Cała reszta przestaje być dla niego tak istotna, tak fascynująca. A zatem dobrej modlitwy. Pozdrawiamy z Bogiem. Pozdrawiamy z Panem Bogiem.